Szanowni Państwo, problemem, którym się zajmiemy, jest planowanie próby kontrolnej. Zajmiemy się doświadczeniem, które dzięki technice PCR pozwala zidentyfikować typ wirusa HBV, który znajduje się w próbce krwi pacjenta. Opisane w tym filmie doświadczenie stanowi szczegółowe uzasadnienie jednej z poprawnych odpowiedzi do zadania 6.3 z arkusza egzaminacyjnego według formuły od 2015 roku. Kompletną treść arkusza egzaminacyjnego możecie Państwo pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W probówce znajduje się DNA wirusa HBV wyizolowane z krwi pacjenta. Wirus HBV ma 8 różnych typów nazwanych od A do H. I nie wiadomo w tym przypadku, którym z typów został zakażony pacjent. Jeżeli dysponujemy specyficznymi starterami zaprojektowanymi dla określonego typu wirusa, na przykład typu C, to za pomocą techniki PCR możemy zidentyfikować typ wirusa. Jeżeli pacjent faktycznie jest zakażony wirusem typu C, to specyficzne startery przyłączą się do wyizolowanego DNA wirusa, a dodana do mieszaniny reakcyjnej polimeraza DNA namnoży odcinek genomu wirusa, który znajduje się pomiędzy sekwencjami komplementarnymi do starterów. Po odpowiedniej liczbie cykli, podwyższania i obniżania temperatury w probówce znajdą się miliony kopii DNA wirusowego. Jeżeli jednak pacjent był zakażony wirusem HBV innego typu, to specyficzne startery w ogóle nie przyłączą się do DNA wirusowego, które nie zostanie namnożone. Wynik tego doświadczenia może być zatem pozytywny bądź negatywny i świadczyć odpowiednio o obecności bądź braku we krwi pacjenta DNA wirusa określonego typu. Z drugiej jednak strony, obydwa rodzaje wyniku mogą być spowodowane pewnymi błędami popełnionymi w laboratorium. Z tego powodu wyniki uzyskane w próbie badawczej należy interpretować w świetle odpowiednio przeprowadzonych prób kontrolnych. Wynik reakcji PCR może być fałszywie dodatni, to znaczy mimo braku obecności DNA wirusa HBV typu C we krwi pacjenta, w probówce znajdzie się jego namnożone DNA. Aby się upewnić, że taka sytuacja nie miała miejsca, przeprowadza się tak zwaną kontrolę negatywną. Mieszaninę reakcyjną przygotowuje się w dokładnie taki sam sposób, jak w próbie badawczej, z tą jednak różnicą, że nie dodaje się żadnego DNA matrycowego. W takim przypadku spodziewamy się wyniku negatywnego reakcji, a udana próba namnożenia DNA wirusowego oznacza, że któryś z odczynników w laboratorium jest zanieczyszczony DNA wirusa HBV typu C. Może to być DNA pochodzące z próbki pobranej od innego pacjenta. Wynik PCR może być fałszywie ujemny. To znaczy, mimo że w próbce krwi pacjenta znajduje się DNA wirusa HBV typu C, to nie udało się go namnożyć w probówce, na przykład z powodu wadliwych odczynników. Aby się upewnić, że cały układ doświadczalny działa poprawnie, należy wykonać tak zwaną kontrolę pozytywną. Należy przygotować mieszaninę reakcyjną dokładnie w taki sam sposób jak w próbie badawczej, z tym jednym wyjątkiem, że zamiast DNA wyizolowanego z próbki krwi pacjenta należy użyć DNA wirusa HBV typu C. W takim przypadku spodziewamy się wyniku pozytywnego reakcji, a nieudana próba namnożenia DNA wirusowego oznacza, że na przykład odczynniki były wadliwe, że sprzęt laboratoryjny się popsuł, czy też, że popełniono pewne błędy techniczne podczas przygotowywania samej mieszaniny reakcyjnej. Wniosek płynący z tej lekcji jest taki, że bez prawidłowo zaplanowanej próby kontrolnej nie sposób zinterpretować poprawnie wyników otrzymanych w próbie badawczej. Warto też zauważyć, że do jednego doświadczenia można zaprojektować, a czasem nawet trzeba, kilka różnych prób kontrolnych.